Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj inaczej niż dotychczas. Nie ma z nami zawodników, nie ma nikogo ze sztabu trenerskiego, ale jest za to z nami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek, któremu przekazuję głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że obowiązkiem naszym jest, żeby dzisiaj się spotkać z mediami. Zdaję sobie sprawę, że piłka to jest jeden z najpopularniejszych sportów, który wzbudza wiele emocji, wiele krytyki, wiele pochwał. Piłkarze są wynoszeni, można powiedzieć, bardzo wysoko przy zwycięstwach, przy porażkach. Idzie to w drugą stronę, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że przejrzeliśmy mundial, inaczejśmy sobie to wyobrażali, zarówno wy, jak i my. Natomiast muszę powiedzieć, że wszystko nadal jest w naszych rękach. Charakter ludzi poznaje się w ciężkich chwilach, w ciężkich sytuacjach. Sytuacja na pewno nie jest tragiczna, na pewno jest ciężka, bo teoretycznie wszystko zależy absolutnie od nas, nic od przeciwników. Czyli cały czas jesteśmy w grze. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że przed mundialem postawiliśmy sobie taki plan, że chcielibyśmy i walczymy o to, żeby wyjść z grupy, a potem każdy mecz później byłby, że tak powiem, albo do domu, albo idziemy dalej. Nic nam w tym na razie nie przeszkadza, oprócz tego, że wczoraj żeśmy zagrali spotkanie, które trzeba powiedzieć jasno, oficjalnie, że na pewno nam nie wyszło. Nie będziemy szukali winnych, bo wygrywamy i przegrywamy wszyscy razem. Taka jest piłka nożna i tak funkcjonuje dobra drużyna. My jesteśmy jedną wielką rodziną, która siada na ten sam wózek, zarówno po wygranych meczach, to bardziej można powiedzieć sztab piłkarzy, natomiast po przegranych meczach jesteśmy wszyscy razem. Chciałbym powiedzieć, że absolutnie zdajemy sobie sprawę z krytyki, która jest i każdy ma prawo krytykować. My jesteśmy od tego, żeby tą krytykę z pokorą przyjąć i szukać rozwiązań na przyszłość. Najbliższa przyszłość to jest niedziela, 21. Kazań. Gramy z drużyną, która jest w podobnej sytuacji jak my i skoro my musimy zarządzać wynikiem negatywnym w pierwszym spotkaniu, to sam musi zrobić Kolumbia. Jest mecz bardzo ważny dla obydwu drużyn. Tak jak sobie pomyślę, że w ostatnich dwóch mistrzostwach świata, w którym była reprezentacja Polska, po drugim meczu można było już się pakować do domu, prawda? Jestem przekonany, że tu będzie inaczej. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. Wierzę, że po tej inauguracji, gdzie trzeba jasno sobie powiedzieć, troszeczkę nam to nie wyszło w sytuacjach, można powiedzieć, dość dziwnych, zaskakujących. Traciliśmy bramki w taki, a nie inny sposób. Natomiast no, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy do waszej dyspozycji, aczkolwiek musicie zdawać sobie sprawę, że czasami po porażkach im mniej się mówi, tym jest lepiej. Najlepsza mowa to jest ta, która jest na boisku, jak sędzia gwiźnie początek meczu. Dlatego z tą nadzieją i z tym przekonaniem wróciliśmy bardzo szybko po spotkaniu do Soczi. Jakżeście zauważyli, zawodnicy, którzy grali mniej albo nie grali wcale, mają dodatkowy trening, żeby wrócić na ten sam poziom, który trener od nich oczekuje. Od jutra czy od dzisiaj już jest przygotowanie do następnego meczu. To wszystko, jestem do dyspozycji. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie. Muszę powiedzieć, że od rana dostaliśmy bardzo dużo telefonów od różnych dziennikarzy, którzy chcieli porozmawiać ze mną. Wydaje mi się, że to jest najlepsza forma, bo jakieś konkretne i indywidualne rozmowy doprowadziłyby do tego, że pół dnia człowiek był zajęty tylko na powtarzanie tego samego. Zdaję sobie sprawę z waszych problemów i że chcielibyście mieć jak najwięcej odpowiedzi, dlatego tutaj jestem, żeby zaspokoić waszą ciekawość. Dlatego prosimy o zadawanie pytań do prezesa, bo to jest tak naprawdę jedyna możliwość na rozmowę z prezesem Bońkiem. Proszę, Tomek. Z mikrofonem. Prezesie, Tomek Wularczyk, Przegląd Sportowy. Jak pan ocenia taktykę, którą Adam Nawałka przyjął na wczorajsze spotkanie? Czy ona nie była zbyt odważna? Trenera znamy raczej z pragmatyzmu, że ustawia drużynę najpierw pod obronę. Z tego zasłynęliśmy podczas Euro. Wczoraj było zupełnie inaczej i jednoznacznie odbiło się to na drużynie. No ten pomysł zwyczajnie nie wypalił. Każdy trener przed spotkaniem ustala taką taktykę, która jest zastosowana do przeciwnika i jest przekonany, że to, co wybrał, jest najlepsze dla każdej drużyny. Tak samo zrobił to Adam, jak i każdy inny trener innej reprezentacji. Natomiast wiadomo, boisko czasami weryfikuje pewne rzeczy, natomiast no, trener musi mieć pewność siebie,
tego, co robi przed spotkaniem. Wynik potem, że tak powiem, potwierdza, czy były to dobre, właściwe wybory, czy wyborów właściwych nie było. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że nie zagraliśmy dobre spotkanie, natomiast wydaje mi się, że taktyka to jest jeden z elementów tylko spotkania piłkarskiego. Wydaje mi się, że wczoraj troszeczkę i głowa jakieś, byliśmy tak troszeczkę zamuleni, prawda? Nie wychodziło nam to, co normalnie wychodziło, ale nie wydaje mi się, że to był problemem, dlatego że grał ten czy tamten, czyliśmy grali czwórką w obronie, a nie dwójką defensywnych pomocników i tak dalej, i tak dalej. To już jest sprawa czysto szkoleniowa, czysto trenerska i w tej kwestii jest absolutnie jedynym autorytetem tutaj w tej grupie jest trener Nawałka. Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Panie prezesie, mam pytanie. Pan po części już do tego nawiązał. Rzeczywiście, no jeśli chodzi o kwestie piłkarskie, to tutaj nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że drużyna Adama Nawałki, nasza drużyna jest na ten mundial przygotowana, ale rzeczywiście, czy to jest kwestia znowu pierwszego meczu, jakichś oczekiwań, jakiejś presji takiej mitycznej, o której się bardzo często mówi i czy tutaj pan szukał tej przyczyn porażki również, że gdzieś tutaj kwestia trzymania tej presji, trzymania nerwów na wodzy, wielkich oczekiwań, chęci sprostania była zbyt duża? Wydaje mi się, że o wszystkim można mówić górnolotnie w piłce i wszystko analizować w sposób bardzo głęboki. Natomiast no, nawet wczorajsze spotkanie to można powiedzieć ten ból, który jest w nas i w was i we wszystkich tych, którzy kibicują polskiej reprezentacji wynika stąd, że przegraliśmy mecz grając słabo, ale stracąc bramki można powiedzieć w sytuacjach kompletnie dziwnych. To nie były żadne wielkie akcje przeciwnika, to bardziej myśmy, że tak powiem zespołowo do tego się dokładali. Mimo, żeśmy nie zagrali dobrego spotkania można było to spokojnie zremisować. Dlatego wydaje mi się jakaś głęboka analiza w tej kwestii do niczego nie doprowadzi. Trener ma drużynę, trener z nią jest, obcuje 24 godziny na dobę, wie o co chodzi. Jestem przekonany, że Adam i wszyscy ci, którzy śledzą reprezentację Polski byli przekonani, że to jest najlepsza drużyna w tym momencie, która może wyjść na boisko. Później papierek lakmusowy, mecz może zweryfikował pewne plany, ale mamy następne spotkanie i będziemy starali się znowu wyjść w jak najsilniejszym składzie, żeby pokonać Kolumbię. Mogę, tak? Halo. Wawrzynowski, Marek, Wirtualna Polska. Panie prezesie, takie pytanie, bo czytałem w wywiadach, pan bardzo pozytywnie się wypowiadał o drużynie Kolumbii, o ich zestawieniu personalnym, o klubach, w których grają. No i tak na papierze, jak to się mówi, wyglądają trochę mocniej od nas i tak się zastanawiałem, jakie my możemy mieć te atuty w tym meczu, co jest naszą siłą w meczu takim o wszystko z Kolumbią, jak pan to widzi. Znaczy ja generalnie każdego przeciwnika szanuję przed spotkaniem, tak samo pozytywnie wypowiadałem się o Senegalu, jak i o Kolumbii, jak i o Japonii. Wydaje mi się, że słabych drużyn na Mistrzostwach Świata nie ma i widzimy, że wszyscy męczą się z wszystkimi, oprócz drużyny rosyjskiej, która wygrała dwa spotkania w sposób przekonujący i łatwy. We wszystkich innych walka jest na śmierć i życie. Jeżeli chodzi o drużynę Kolumbii, to nie ja tutaj będę mówił o tym, że mają jakąś siłę ofensywną i tak dalej, i tak dalej. Przegrali mecz dziwny, który od piątej minuty musieli grać w jednego przeciwnika, jednego zawodnika mniej. Natomiast mówię, mamy sztab ludzi, którzy nad tym pracują, mają absolutnie swobodę, znają się na tym, wiedzą o co chodzi i jestem przekonany, że czysto piłkarsko nie jesteśmy od nich absolutnie słabsi. Panie prezesie, pytanie z nawiązaniem do przeszłości. Pan ma ze sobą taki niezbyt udany też początek mundialu, 82 rok, pierwszy mecz 0-0, kolejny mecz 0-0. Nagonka i w prasie i pewnie nie najlepsza atmosfera w kadrze. Co można zrobić w takiej sytuacji? Co mogą piłkarze wewnątrz grupy, jak się mogą zachować w takiej sytuacji, żeby się zmobilizować na ten mecz, żeby gdzieś odrzucić ten i stres i tę walkę jakąś taką z wiatrakami, z wszystkimi wokół i skoncentrować się na futbolu? Jeżeli mogę dwa słowa powiedzieć, to wydaje mi się, że nie jest to absolutnie najlepszy moment, żeby mówić o przeszłości, o 82 roku, bo tak prawdę powiedziawszy, to już się z pana słowami bym nie zgodził, że żeśmy grali słabo. Myśmy pierwszy mecz zremisowali z mistrzami świata 0-0, drugi mecz żeśmy zremisowali 0 z Kameruną, gdzie mogliśmy wygrać 5-2, natomiast brakowało zwycięstwa. Wiadomo, no, też były polemiki, była atmosfera, były różne kwestie, ale to był inny czas, inna piłka, inni zawodnicy, inaczej się do wszystkiego podchodziło. Najlepszą receptą na to, żeby w odpowiednim miejscu i czasie pokazać charakter, to jest po prostu przygotowanie się, nie zawracanie sobie głowy niczym, tylko myślenie pozytywne. Wydaje mi się, w piłce to jest
najważniejsze w piłce, najważniejsze to jest głowa, przygotowanie fizyczne, mentalność, potem jest dopiero taktyka, bo bardzo rzadko mówi się o tym, że ktoś wygrał, bo gra 4-4-2, czy gra 3-5-2, czy wystawia. To są elementy ważne, elementy, które funkcjonują tylko wtedy, jeżeli funkcjonuje głowa, nogi, chęć, walka i na to wszyscy liczymy, jesteśmy przekonani, jesteśmy razem z naszą drużyną i wierzymy, że to stanie się w niedzielę. Na wszystkie warianty w życiu trzeba być przygotowany, natomiast na razie wariant pesymistyczny w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Jesteśmy optymistami, urodziliśmy się z tym, nie lubimy narzekać, dlatego jesteśmy przekonani, że damy sobie radę. Dzień dobry panie profesorze, Mateusz Miga, Dziennik Sport. Chciałem zapytać o Kubę Błaszczykowskiego, co było przyczyną jego zejścia. Czy to był ten uraz kostki, którego doznał na początku spotkania i jakie są rokowania, jeżeli to... Z tego co wiem, to trener na konferencji powiedział, że Kuba miał jakiś uraz chyba mięśnia czy łydki, został kopnięty i to spowodowało, że pomiędzy pierwszą a drugą połową dokonał zmiany. Natomiast czy to była zmiana taktyczna, czy było to powodem kontuzji, że nie mógł już Kuba grać, naprawdę trudno mi na ten temat odpowiedzieć, bo nie rozmawiałem z trenerem na ten temat, nie było czasu. Jeżeli ja mogę dodać coś na ten temat, faktycznie Kuba dostał mocne uderzenie w mięsień łydki. Był ucisk na nerw, który mu nie pozwalał kontynuować gry, ale nic groźnego Kubie nie dolega, jest gotowy. Normalnie jutro będzie trenował, także żadnych zagrożeń z Kubą nie ma. Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie prezesie, chciałem zapytać, wiemy, że zagraliśmy słaby mecz, ale proszę powiedzieć, jak to wyjaśnić, że przynajmniej 9 na 11 piłkarzy zagrało poniżej swoich możliwości, poniżej umiejętności, poniżej tego, co wiemy, na co ich stać. Jednemu, dwóm chyba może się zdarzyć słaby mecz, no ale nie 9 z 11. Znaczy generalnie to był taki mecz na 0-0, bo ani Senegal też, można powiedzieć, specjalnie nie szukał, nie wiadomo w jaki sposób bramki. Można powiedzieć, to myśmy ich zapraszali i my naszymi dwoma błędami spowodowaliśmy, że oni strzelili gole, no bo w tym meczu nie można powiedzieć, żeby oni stworzyli jakiekolwiek zagrożenie. Po prostu byli wysocy, silni, dobrze zbudowani, czekali na nas, rozgrywali pomału piłkę atakiem pozycyjnym, natomiast no, nie było żadnego wielkiego zagrożenia. Wiadomo, po przegranym meczu ja nie widziałem drużyny, w którym meczu, w którym przegrała polska drużyna, to grało dwóch, trzech słabo. Jesteśmy tak przyzwyczajeni, że po przegranym meczu wszyscy grają słabo, jesteśmy jedną drużyną. Nie wydaje mi się, że podanie, można powiedzieć, że 5 grało słabo, a 6 dobrze. Drużyna przegrywa i wygrywa razem. Poza tym, jeżeli byśmy tutaj poszli i zaczęli mówić indywidualnie, to moglibyśmy się w pewnych kwestiach różnić, bo każdy ma swoje zdanie na ten temat, kto zawinił bramkę, kto nie zawinił bramkę. Czasami jak człowiek spojrzy na to zupełnie z drugiej, z innej strony, to się okazuje, że nie ci, co wszyscy myślą, zawinili bramkę, tylko kto inny, ale to są normalne rzeczy. No, drużyna funkcjonuje razem i drużyna idzie razem. To nie jest tak, że jeden gra dobrze, a 10 słabo i się wygrywa mecz, albo na odwrót. Żeby wygrywać mecz, to wszyscy muszą być w odpowiedniej formie i wszyscy muszą dobrze grać. Wczoraj zawiedliśmy wszyscy razem, bośmy nie grali dobrego spotkania, ale mówię, nie, to nie była ostatnia wieczerza. My jeszcze musimy się na tych mistrzostwach coś dobrego zrobić. Nie chcielibyśmy pojechać do domu, nie robiąc tutaj żadnej pieczątki, nie pokazując niczego, na co nas stać. Ja uważam, że ta drużyna, ja w tą drużynę wierzę, jestem przekonany, że damy sobie absolutnie radę, żeby jeszcze coś w tych meczach pokazać. Jesteśmy absolutnie spokojni, nie ma żadnych nerwowych ruchów, wygrywamy, tak jak powiedziałem na początku, wygrywamy razem, przegrywamy razem, przegraliśmy jeden mecz, nie przegraliśmy jeszcze wojny i nie chcemy przegrać. Wiecie doskonale, że zadanie postawione przed naszą drużyną, wspólnie ustalone, to jest takie, że chcemy wyjść z grupy, wydaje mi się, że na to jeszcze nas stać. Sławek Stachura, Polska Press. Panie prezesie, patrząc na ten wczorajszy mecz i na to ustawienie ofensywne, mam pytanie, czy pan nie sądzi, że troszeczkę jednak Senegal nas zaskoczył i no nie przeczytaliśmy go do końca, czyli jakby to rozczytanie tego zespołu zawiodło. Nie ma pan takiego wrażenia? Nie, muszę panu powiedzieć, że nie uważam, że ja tak patrzę na ten mecz przez pryzmat przykładowo meczu Polska-Niemcy, któryśmy grali w Warszawie 2,5 roku temu. To można powiedzieć, to było prawie podobne ustawienie z jedną tylko różnicą, że koło Krychowiaka grał i Jodłowiec jako drugi defensywny pomocnik, a tutaj grał Zieliński. Natomiast grał Milik, grał Lewandowski, grał Grosicki, grał Rybus na miejsce Błaszczykowskiego i ustalenie zasady były takie same. No, wydaje mi się, że w teorii to wszystko miało inaczej wyglądać. Praktyka niestety nie była taka, jaka była. Natomiast ja to jakieś tam hura
ofensywne ustawienie nie widziałem, no bo my po stracie piłki właściwie żeśmy bronili się 9 zawodnikami. 9 zawodników było poza linią piłki, właściwie jeden tylko z napastników, albo Robert, albo Milik zostawał z przodu, takie było założenie. Natomiast no to był jakiś taki trochę dziwny mecz, bo to wszystko działo się pod rytmem. Ten mecz był bardzo wolny, to nie był szybki, to nie było szybkie spotkanie. No mówię, no niuanse i błędy zadecydowały o tym, że dzisiaj musimy, że tak powiedzieć, żyć z porażką, bo mimo, żeśmy zagrali bardzo słabe spotkanie, mimo, że mam cały respekt i doceniam klasę przeciwnika, to nie można powiedzieć, żeby oni zrobili dużo więcej od nas do tego, żeby mecz wygrać. Pewnie jak nam by sprezentowano 2 takie gole, to mimo, że rozegralibyśmy takie same spotkanie, wrócilibyśmy tutaj z 3 punktami. Panie prezesie, ja chciałem jeszcze zapytać o to, jak pan odczuwał tą pierwszą połowę i czy czuł pan, że tam są potrzebne większe zmiany i o tą zdolność do reagowania szybszego selekcjonera. Czy tej zdolności nie zabrakło w tym spotkaniu? No bo chociażby Milik grał katastrofalne zawody, a jest na boisku do 76 minuty, a był zupełnie zawodnikiem bezproduktywnym. Czy te zmiany po prostu nie powinny zadziać się wcześniej, a nastąpiła w zasadzie tylko jedna, wymuszona, schodzi Kuba Płaszczykowski. A można było zastanawiać się, czy taki Milik właśnie już nie powinien zejść po pierwszej połowie, bo nic właściwie nie dawał. Panie redaktorze, respektuję pana zdanie, pan jest redaktorem, pan jest krytykiem, pan może pisać, co pan chce, co pan myśli i każdy piłkarz musi się z tym zgodzić, bo musi się poddać krytyce, natomiast jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako człowiek, który, że tak powiem, za tą drużynę w pewnym sensie też jestem odpowiedzialny, życzę jak najlepiej, no w te kwestie akurat indywidualne nie będę wchodził, aczkolwiek no nie da się ukryć, że sam Marek po meczu mówił, że nie było to jego najlepsze spotkanie. Zresztą nie tylko on to powiedział, natomiast no zostawmy kwestie indywidualne, kwestie czysto techniczne, które nie są w mojej kompetencji, a w kompetencji selekcjonera. Czy ta reakcja nie była po prostu spóźniona, że właściwie my nic nie zmieniliśmy, okej, przeszliśmy na inne ustawienie, ale to było wszystko wymuszone, bo Kuba musiał opuścić. Oczywiście, analizując w kontekście spotkania, można powiedzieć, że ma pan rację, no, ale jeżeli byśmy nie zrobili głupiego błędu, można powiedzieć kolektywnego w 5 przy drugiej bramce, bo przy drugiej bramce cośmy w 5 zawinili, można powiedzieć w sposób taki szkolny, dziecinny, to pewnie mecz by się skończył 1-1 i nie byłoby to akurat największym tematem. Ja muszę powiedzieć, jeżeli mam jakiekolwiek uwagi, chcę jakiegoś piłkarza pochwalić, czy jakiegoś piłkarza porozmawiać z nim po meczu sobie od tak, jako starszy kolega, to robię to w formie prywatnej, a nie na konferencji. No nie mogę tego zrobić. Szymon Borczuk, Telewizja Polska. Panie trenerze, chciałem zapytać o nastroje w drużynie. Pan wczoraj widział piłkarzy po meczu, wracaliście, było więcej ognia w oczach czy rezygnacji? Nie, no nie ma rezygnacji, panowie. No, było zbyt łatwo w życiu. W życiu, żeby być sportowcem, żeby być piłkarzem na pewnym stopniu trzeba przezwyciężać słabości, na tym to polega. No, życie nie jest sportowca utkane ze zwycięstw, tylko z porażek, na które trzeba reagować. Dlatego wszyscy tutaj razem czekamy na charakter, czekamy na, jak to się mówi, na bols, na to, co jest najważniejsze, bo są chwile w życiu, które trzeba, jak to się mówi, się określić i pokazać to, co jest najważniejsze. Jestem przekonany, dzisiaj rano widziałem piłkarzy na śniadaniu, jak to się mówi, każdy jest, że tak powiem, gdzieś tam przysmucony tą porażką, ale jest reakcja ze strony sztabu, zawodników, także będziemy walczyli, tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek poddaniu się i dopóki jest iskierka nadziei, dopóki jest szansa na to, żeby na tym mundialu cokolwiek zrobić, no to będziemy pozytywnie nastawieni. Proszę mieć pod uwagę, to nie jest dla nas żaden, że tak powiem, element jakiegoś wytłumaczenia się. No, są drużyny, które też tutaj przegrały już pierwsze spotkanie, a liczą cały czas na to, że zdobędą tytuł mistrza świata. My pewnie po tytuł mistrza świata nie przyjechaliśmy, może ktoś o tym marzy po cichu. My mamy jakiś nasz program, który chcemy realizować i jeden mecz nie może przekreślać, jeden błąd nie może przekreślać wszystkiego, co się zrobiło do tej pory, żeby na tych mistrzostwach dobrze wypaść. Jeszcze raz pies żelazny. Panie prezesie, bo pan mówi, że nie wyjedziemy stąd bez odciśnięcia pieczątki, tak pan to nazwał, że wierzy pan w tę drużynę i tak dalej. To ja się chciałbym spytać, gdzie pan widzi przesłanki za tym, że ta drużyna jest w stanie tę pieczątkę odcisnąć i że pokaże ten charakter, jak to pan przed chwilą powiedział, bols też. Ja muszę panu powiedzieć, że ja oglądałem treningi tej drużyny i nie przez 15 minut, ale można powiedzieć w całości w ostatnim tygodniu. I jeżeli w piątek po treningu miałbym coś powiedzieć, to byłem przekonany, że
że my naszego przeciwnika rozjedziemy. Tak to wyglądało na treningu, prawda, jeżeli chodzi o... I tak samo wygląda to dzisiaj, naprawdę jest grupa zawodników, która jest w dobrej formie. Wydaje mi się, trener postawił na tych, na których myślał, że mu gwarantują najpewniejszy wynik, najpewniejszą grę. Natomiast wydaje mi się, że są też alternatywy. Zobaczymy, jak trener do tego podejdzie i liczę na reakcję grupy. To jest grupa poważna, to jest grupa złożona z poważnych, mądrych, doświadczonych piłkarzy i muszę powiedzieć, że optymizm swój opieram przede wszystkim tym, co widzę na treningu, co widzę na boisku i po podejściu piłkarzy do tego, co robią. A że czasami się przegrywa, no niestety, taka jest piłka. No. Marcin Czapski, TVP Info. Ja chciałbym zapytać o plan piłkarzy na dziś. Wiemy, że dzisiaj jest trening wyrównujący, czy wyrównawczy. Ci, którzy nie grali tyle, teraz trenują, a jak pozostali? Jaki mają dzisiaj plan? Którzy grali. Proszę bardzo. To może ja na to pytanie odpowiem. Zawodnicy po śniadaniu dzisiaj mieli odprawę pomeczową. Również mieli już pierwszą analizę przeciwnika, czyli drużynę Kolumbii. Teraz w tej chwili na boisku jest ta grupa zawodników, którzy nie grali, bądź w wąskim wymiarze czasu wczoraj byli na boisku. Mają trening wyrównawczy. Ci, którzy wystąpili wczoraj w spotkaniu, mają zajęcia na siłowni w hotelu. I popołudnie jest już wolne, nie ma żadnego zorganizowanych zajęć dla drużyny. Poza tym, jeżeli mogę tylko dodać, to piłkarz też musi mieć i ma potrzebę wolnego czasu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że po porażkach czasami nas interesuje tak zwany gossip, to co się dzieje poza boiskiem. Muszę powiedzieć, że tu się dzieją same dobre i normalne rzeczy, ale jest normalne, że piłkarz po meczu może sobie pójść, nie wiem, z kolegą Milą, z Kłosem czy z kimś innym, porozmawiać na Coca-Colę czy z żoną, jeżeli przyjechała i nie doszukiwałbym się w tym żadnych sensacji, żadnych elementów, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na postawę drużyny na boisku, bo to nie ma żadnego znaczenia. Piłkarz jest czas pracy, czas odpoczynku, czas refleksji, czas wspólnej gry, wspólnego oglądania spotkań. Mamy zapewnione wszystkie warunki ku temu, żeby jak najlepiej przygotować się pod względem nie tylko fizycznym, taktycznym, ale i mentalnym i absolutnie niczego nam nie brakuje do tego, żeby się zresetować i żeby być przygotowany na następne spotkanie. Sławek Stachura jeszcze raz. Panie prezesie, wczoraj pytałem trenera Nawałkę odnośnie Kamila Glika. Powiedział, że decyzja lekarzy, czy on rzeczywiście będzie go z Kolumbią. Proszę powiedzieć, jak pana zdaniem, jaka jest szansa, że Kamil zagra? Ma trudno powiedzieć. Ja wczoraj słyszałem, dzisiaj rano czytałem wywiad z Kamilem Glikiem, który powiedział, że trenuję z grupą, ale mnie boli. Prawda? No, to jest bark. Trzeba zastanowić się, jak go boli. Ja na ten temat nie mam żadnej wiedzy. Wydaje mi się, mając pewne doświadczenia, bo kiedyś mi się coś podobnego też zdarzyło, to powrót od stanu 0 do 60% sprawności jest dość łatwo. Natomiast potem jest to 60%, 100%, gdy trzeba dojść do pewnej wydolności fizycznej, psychicznej, nie bać się przeciwnika, wyskoczyć do głowy, pojechać ślizgiem, oprzeć rękę. Tu są pewne problemy. To już tylko jest wyłącznie kwestia głowy, mentalności Kamila. Z tym dojściem, z tym pierwszym 60% nie było wielkich problemów i Kamil Glik doszedł do tego wcześniej niż doszłoby wielu innych ludzi. Natomiast trzeba zobaczyć, jak zareaguje na ten zakres od 60% do 100%, no bo żeby wyjść na boisko, to Kamil musi być na 100% pewny, że wytrzyma, że mu nic się nie stanie i na pewno jest to jakaś strata dla nas, ale ja mówię, no, drużyna nigdy nie może chować się z jakimkolwiek kontuzją jakiegokolwiek zawodnika. Drużyna musi grać i nie można na nic patrzeć. Mamy nadzieję, że tak jak powiedzieliśmy, była nadzieja, że Kamil dojdzie na trzecie spotkanie. Zobaczymy, czy tak się stanie. Nie wiem, czy możemy mówić o drugiej, a tej wiedzy żadnej nie ma. Natomiast widzę Kamila, który pracuje niesamowicie dużo pod względem zakresu czasowego z fizjoterapeutami, z lekarzem, z trenerami. Także miejmy nadzieję, że będzie jeszcze moment na tych mistrzostwach świata, że Kamil może, że tak powiem, być do dyspozycji trenera i jeszcze może grać w jakimś meczu o wszystko razem z zespołem, którego jest pełnoprawnym członkiem. Dodam tylko, że Kamil od poniedziałku już trenuje z drużyną na pełnych obciążeniach. Teraz będzie wszystko zależało od tego, jak on szybko właśnie to, co mówi prezes, się zregeneruje, dojdzie do tej sprawności i wszystko będzie zależało od decyzji lekarza kadry. Ja? Panie prezesie, ja chciałem jeszcze zapytać o tę bazę w Soczi z perspektywy tego pierwszego tygodnia spędzonego tutaj, tych temperatur, wilgotności i tak dalej, jak się tutaj trenuje.
Czy nie widzi pan jakiegoś, nawet Brazylijczycy, kiedy jechali do Rostowa, jednak wyjechali dwa dni wcześniej przed meczem, bo mówili, że tutaj po prostu jest bardzo nieprzyjemnie do trenowania. Jest im po prostu ciężko, a wiadomo, że Brazylijczycy są po prostu bardziej też przyzwyczajeni do takiego klimatu. Nie wiem, odniesie się pan do tego jakoś, że być może ta baza... Nie mam się do czego odnieść, bo warunki są fantastyczne, warunki są bardzo przyjemne, niczego nie brakuje. Ja muszę panu powiedzieć, że ani tej wilgotności, ani jakiegoś wielkiego ciepła nie odczuwam. Są 3-4 godziny w czasie dnia, od 12 do 5 dość ciepłe. Ja muszę panu powiedzieć, że przez 6 lat we Włoszech grałem o godzinie 3 w niedzielę, bo nie było jeszcze ani meczu wieczorem, ani rano i pogoda była prawie przez 6 miesięcy, tak? A jakoś nikt nie narzekał. No, wydaje mi się, że pierwsze słyszę, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek i cokolwiek przeszkadzało w tej kwestii. No, jak jest lato, musi być ciepło. Wiedzieliśmy, że tu jest 28-29 stopni, ale wieczorem jest przyjemnie, wieczorem jest miło. Możemy trenować też o godzinie 18. Mamy fantastyczne warunki, jest cień, mamy wszystko, czego nam brakuje i wydaje mi się, że to akurat nie jest żadną przyczyną do analizy, bo tutaj pod tym względem mamy ludzi, którzy za to są odpowiedzialni i nie wydaje mi się, że tu jakikolwiek problem. Jeszcze raz Wawrzynowski, Marek, Wirtualna Polska. Tutaj pan powiedział, że niekoniecznie taktyczne jakieś sprawy, a bardziej mentalne, związane z głową. I tak się chciałem zastanowić, znaczy zapytać, bo mamy zespół bardzo doświadczony, zawodników, którzy grają w dużych klubach, mają ze sobą w większości duży turniej, dwa razy dobre eliminacje. I tak się chciałem zapytać, czy pan z doświadczenia jakoś może powie, nie wiem, że no tu, czy, jak to jest, że zawodników paraliżuje taki turniej, co tu się mogło wydarzyć tak naprawdę, nie wiem, co Odpowiem panu krótko, drużyna jest złożona z 11 elementów, ale w drużynie są też liderzy i drużynę, że tak powiem, w ciężkich momentach muszą na bark, na plecy wziąć liderzy. Można powiedzieć, że wczoraj Na pewno wszyscy żeśmy grali przeciętnie, dość słabo i my wiemy, że ci, którzy mogą tą drużynę odmienić, są w dobrej formie, że była to kwestia, trudno przewidzieć. No, są takie momenty w życiu, że człowiek musi zdawać sobie sprawę, że to od niego wiele zależy, że w tej grupie jest 4-5 piłkarzy, którzy taką siłę posiadają a młodzież zawsze będzie za nimi szła, bo to jest normalne, tak funkcjonuje zespół. Natomiast no, jakie są wie pan, recepty? No, recepty są takie, że każdy jest inaczej wychowany, każdy ma inną siłę, każdy ma inny potencjał, każdy ma inną wiarę w siebie, każdy ma inny próg bólu, każdy ma inny próg wytrzymałości, każdy się inaczej do meczu przygotuje, każdego wielki mecz inaczej motywuje, niektórzy nie śpią i się osłabiają, inni na ten temat w ogóle nie myślą. To jest kwestia. Czasy się zmieniły. Ja dzisiaj widzę na przykład piłkarzy, tylko taką jedną rzecz powiem, że przed meczem wszyscy mają założone słuchawki, słuchają muzyki. Ja muszę powiedzieć, jak mi by ktoś przed meczem nożył słuchawki, by dał muzykę, to ja mu szalał. Ja po prostu musiałem być sam, lubiłem samotność, lubiłem ciszę, prawda? Czyli dzisiaj świat się zmienił. No, mamy zupełnie inne współczynniki, inaczej ludzie żyją, tak jak powiedziałem, mamy drużynę złożoną z 23 zawodowców, którzy wiedzą o co chodzi, potrafią się do meczu przygotować, wszystko w tej drużynie funkcjonuje dobrze, jedyne co nie funkcjonowało to wczorajsza gra i wynik, abyśmy wiedzieli dlaczego, z jakiej przyczyny, co było przyczyną, to prawdopodobnie byśmy nie ryzykowali popełnienia błędów w następnym spotkaniu. Pełne zaufanie do chłopaków, gramy dalej i jedziemy razem, jesteśmy przygotowani na waszą krytykę mocną, twardą. Jedźcie z nami równo, im więcej jedziecie, tym jest lepiej, to się lepiej żyje, lepsza jest reakcja. Ja jako piłkarz też lubiłem, jak im mocniej jedziecie, tym lepiej. Tylko pamiętajcie, my widzimy i pamiętamy. Tak jest. Ostatnie pytanie prosimy. Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać o mecz, o końcówkę spotkania. Czy pana nie zdziwiło, że nie byliśmy w stanie przycisnąć rywala w tych ostatnich minutach? Nie było takiego przysłowiowego jeżdżenia na tyłkach? Proszę o następne pytanie. Graliśmy po prostu, no graliśmy słabiej, no brakowało nam trochę koncepcji. Myśmy chcieli nawet wejść w tą obronę przeciwnika. Oni stanęli, tak można powiedzieć, jak w piłce ręcznej na kole i myśmy grali po obwodzie bez szukania jakiegoś głębokiego podania. No to takie rzeczy się zdarzają. No to trudno takimi rzeczami zarządzać już podczas spotkania i wymyśleć o coś takiego, że przesunę jednego tutaj, drugiego tutaj, coś będzie funkcjonowało. Natomiast no muszę
muszę panu powiedzieć, że ja to zawsze oglądam mecz, to jestem lekko podrażniony. Natomiast no, jestem lekko podrażniony, ale też z drugiej strony za dużo tych meczów grałem, żeby wiedzieć, że po meczu analiza jest inna niż przed meczem. Dziękujemy, to było ostatnie pytanie. Dziękujemy za udział w tej konferencji. Zapraszamy na jutro o godzinie treningu, jak i konferencji poinformujemy w godzinach wieczornych. Na tą chwilę po południu miałoby się to odbyć, ale poczekajmy, co sztab trenerski ostatecznie ustali. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.